Czemu tutaj jesteśmy? Dlaczego się spotkaliśmy? Ja się muzyką zawsze zajmowałem, od kiedy pamiętam, w różnych formach. Grałem na perkusji, na gitarze, coś tam śpiewam, ale amatorsko bardziej. I po tylu latach gry w różnych zespołach, w różnych projektach przyszedł taki czas zmęczenia, wypalenia i trochę odstawienia instrumentów na bok, ciszenia się. No i wtedy pojawił się jeden człowiek z kolegą, właśnie Oskar. Brawo! Przyszedł z kolegą i pyta się, czy z panem Krzysztofem możemy rozmawiać. Tak, zaskoczony. Bo my byśmy chcieli tutaj zrobić takie kółko muzyczne. Kolejni młodzi muzycy. Mówię, no, ale zobaczyłem w jego oczach taką determinację, że my musimy to zrobić. To tak było powiedziane w oczach. Mówię, no dobrze, to spróbujmy. Nie byłem przekonany. Tak jak powiedziałem, trochę się wypaliłem w tej muzyce, ale chwilę rozmawialiśmy i tak mnie ponownie rozpalił. Właśnie do muzyki, do tego, że to jest poza tymi naszymi codziennymi sprawami, pracą, szkołą. To chyba jest najlepsza forma w dzisiejszych czasach takiej rozrywki. Myślę, że nie ma chyba ludzi, którzy nie słuchają muzyki. I tak postanowiliśmy, że dobrze, zorganizował Oskar tutaj innych uczniów, którzy ktoś tam na basie gra, ktoś tam na gitarze. No i tak się rozpoczął ten pomysł. No niestety, ale w niecałych dwóch miesiącach. Znaczy jeszcze mieliśmy właśnie taką próbę. Wtedy to jeszcze wyglądało tak, że bardziej będziemy się jedni od drugich uczyć trochę tych kwestii właśnie instrumentów. Nie będzie zespołu, tylko będziemy po prostu sobie jedna osoba, drugiej będzie mówić, co tam się gra, w jaki sposób. Tam niektórzy nuty wyciągają, to już na poważnie. No. I na jednej właśnie z takich spotkań oskarżył mi, że idzie do lekarza, bo coś takie ma zawroty głowy, się źle czuje. No i niestety następna już korespondencja była, że jedzie do Warszawy, do szpitala. Nawet sobie na początku nie zdawałem z tego sprawy, to tak poważnie jest. No i pamiętam te słowa wtedy, jeszcze mi napisał, ale niech próby się odbywają normalnie bez mnie. Także Oskar melduje wykonanie zadania, które powiedział. Kontynuujemy to, co ty tak naprawdę rozpocząłeś i bez ciebie nas by po prostu tutaj nie było. As a friend, as an old man.
Kosić. Córka oświeciło, przyszła do mnie z jagodami, dziwce jak miło, nazbierała jagód z bom, pójdę Jasiu, to ci dom, dom ci jagód ze dzbonecka. Nazbierała jagód w pom,
Thank you.
Nie umiem wolności, kocham i rozumiem wolności.
bez miłości nic naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Ciebie głupce musisz pozwolić, by sny sprawiły, byś pamiętał, że nic naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości.